Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu została przeniesiona z ulicy Matejki do nowoczesnej strażnicy w dzielnicy Podzamcze. Obiekt, który kosztował blisko 18 milionów złotych, wpłynąć ma na efektywność pracy funkcjonariuszy oraz skrócić czas dojazdu do największych osiedli mieszkalnych. Nowoczesna strażnica, czyli centrum ratunkowe, znajduje się przy ulicy Ogrodowej. Zastępy strażackie stacjonują w obiekcie już od czerwca tego roku, gdy budynek został oddany do użytku. Teraz jednak w strażnicy funkcjonować będzie również cała administracja oraz dowódcy jednostek. Od poniedziałku część ta administracyjna Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu zostaje przeniesiona na ulicę Ogrodową, czyli wszystkie osoby, które są jak gdyby zainteresowane, mają coś do załatwienia w Straży Pożarnej, zapraszamy na ulicę Ogrodową. Budowa nowoczesnej strażnicy zajęła blisko 10 lat, a jej łączny koszt wyniósł prawie 18 milionów złotych. Fundusze na tę inwestycję pochodziły z budżetu państwa i były przekazywane w transzach od 2002 roku. Umiejscowienie budynku pomiędzy dwiema największymi dzielnicami w mieście, a także w bliskości Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, poprawiło już efektywność pracy strażaków. Samochody, zastępy strażacy, którzy wyjeżdżają do zdarzeń i ratują życie i zdrowie, mienie ludzkie, funkcjonują tam od czerwca już, także już teraz widzimy tą poprawę czasów dojazdów, bo wcześniej docierały te samochody z dzielnicy Biały Kamień, czyli dzielnicy Piasta. Z danych wynika, że czas podejmowanych przez Straż Pożarną interwencji w większości przypadków skrócił się z 15-20 minut do około 7. Prezenty w postaci prawdziwych diamentów, ogromny tort, pokaz sztucznych ogni, a także zaproszeni goście specjalni. Tak wyglądały drugie urodziny największego centrum handlowego w regionie, Galerii Victoria. Jubilatka od momentu swojego powstania nie tylko zwiększyła liczbę najemców, ale również wybudowała hotel oraz wpisała się na stałe w kalendarz kulturalny Wałbrzycha. Przez cały tydzień w galerii handlowej można było uzyskać kupon upoważniający do wyboru jednego spośród paruset minerałów. Na imprezie kończącej obchody jubiler sprawdzał ich wartość. Część z nich okazała się kamieniami szlachetnymi. Wśród tych ukrytych pudełeczek, bardzo estetycznie przygotowanych, znajdowało się 5 żywych diamentów. A dalej dodatkową atrakcją tego całej naszej promocji było to, że te diamenty wśród osób, które wylosowały, mogły być oprawione i tak się stało, były oprawione z kolei w oprawę ze złota. Gości Galerii Victoria przywitała aktorka Katarzyna Cichopek. Pokrojono również olbrzymi tort, którym poczęstowano klientów centrum handlowego. Zwieńczeniem spotkania był efektowny pokaz sztucznych ogni, które rozbłysły nad Wiktorią. 0! Wiktoria przez 2 lata swojej działalności powiększyła się o nowych najemców, jak markowe sklepy, stoiska usługowe oraz lokale gastronomiczne. Niedawno ukończony został również hotel znajdujący się przy centrum, w którym mieści się 130 pokoi na 230 miejsc noclegowych. Wiktoria ma jednak nie tylko wymiar handlowy. 2-letni okres to również liczne koncerty i imprezy kulturalne oraz sportowe, a także wydarzenia edukacyjne i społeczne. Galeria jest propagatorem takich inicjatyw, jakby choćby nasze punkty krwiodawstwa. Mabobusy, które przyjeżdżają 2 razy w roku, są przeprowadzane badania dla kobiet, ale również to są wiele innych atrakcji. To są choćby nawet ostatnie pokazy FMX motorowe, które wzbudziły ogromne zainteresowanie i amfiteatr był wypełniony po same brzegi. W Czarnie Zdroju odbyły się 2 zawody Lord of the Board. W zawodach wzięło udział 13 zawodników i 3 juniorów, którzy na torze na Słonecznej Polanie prezentowali swoje umiejętności w jeździe na mountain boardingu. Jest to specjalnie skonstruowane deskorolka z większymi pompowanymi kołami, dzięki którym można na niej zjeżdżać praktycznie na każdym terenie. Dużo jeżdżę na nartach zimą. Szukałem letniej alternatywy do nart. Nie znalazłem. No i postanowiłem spróbować na mountain boardzie z 4 lub 5 lat temu. I spodobało mi się. Pojechałem na jedne zawody, drugie. Poznałem trochę ludzi, którzy też jeżdżą na mountain boardzie i tak się to zaczęło. No i praktycznie tyle. A jak się odwija ten sport w Polsce? Czy jest to jeszcze z
Wiesz co, już poziomie, jest czy... ponad 10 lat w Polsce, mimo wszystko, bo mało znana jest deska, prawda? Czy się rozwija? Myślę, że tak. Powoli się rozwija, coraz więcej ludzi kojarzy. Wiesz, szkoły też promują, jest kilka szkół. Jest szkoła w Wiśle, jest szkoła w Karpaczu, Karpacka Szkoła Mountainboardu, niedaleko stąd, niedaleko Szczawna, można próbować. Najlepiej na początku wybrać sobie łagodną, trawiastą górkę do nauki. No i trzeba pamiętać, wiadomo, o ochraniaczach, bo jednak jest tu kontakt z podłożem, to nie jest śnieg. Często jeździmy po kamieniach, prawda, po szlakach górskich, więc kolana, łokcie, nadgarstki, kask to tak standard. Bez tego raczej nie polecam mountainboardu. Były to dopiero drugie zawody w Szczawnie, lecz zgromadziły na torze wielu zawodników z całej Polski oraz jednego zawodnika z Czech. Rybnik, Jaworzno, sam tu bardziej okolic, Żywiec. W Polsce niestety nie ma wielu przygotowanych do tego typu zjazdów torów. Jednym z kilku torów nadających się do zjazdów jest ten w Szczawnie Zdroju. Jest mało torów w Polsce przystosowanych do mountainboardu. Ten też jest tak, bardziej rowerowy jest, ale można na nim się ścigać, a w większości torów jest niemożliwe też. Ciekawym rozwiązaniem na torze jest bramka zamontowana przy starcie. Otóż po wypowiedzeniu automatycznie słów informujących zawodników, aby się przygotowali do startu, bramka za każdym razem otwiera się w innym momencie, co od samego początku skazuje zawodników na czujność. Ta ekstremalna dyscyplina sportu jest przeznaczona praktycznie dla każdego, kogo byłoby stać na kupno całego sprzętu. Trzeba dać około 1500-2500 za deskę, ale ta deska już służy nam na długie lata. Praktycznie co się psuje, no to dętki, prawda, no to jest minimalny koszt, jakieś tam drobne rzeczy, śrubki. No i ochraniacze, trzeba pamiętać o ochraniaczach, to też jest wydatek tam 500 zł powiedzmy, ale to już wtedy mamy sprzęt na lata aktywnej jazdy. Okay? Przede wszystkim korzystają z niej snowboardziści, którzy mogą dzięki temu trenować również latem. Przede wszystkim dla narciarzy, snowboardzistów, którzy wiesz, latem nie mają co robić, ale tak samo dla najmłodszych, prawda? No, uczymy ludzi od 6 roku życia już jeździć, prawda? Bo można dopasować sprzęt do wagi rajdera, deska krótsza, lżejsza. Jest to ciekawe rozwiązanie na spędzenie dnia w naszym rejonie, ponieważ w okolicach Wałbrzycha znajduje się wiele miejsc, na których można zjeżdżać na tej desce. No to ze Stanów się wzięło, w 1992 roku powstało, zdaje się. Do Polski dotarło w 2003 roku. Dużo osób w Wałbrzychu jeździ? W Wałbrzychu jeżdżę tylko ja. Organizator zapowiedział na przyszły rok kolejne, trzecie zawody w mountain boardingu, które także odbędą się w Szczawnie. Jak sam organizator zapowiedział, będzie się starał o zaproszenie większej ilości zawodników oraz tych, którzy przez kontuzję nie mogli wystąpić w ostatnim biegu. Zatem jeśli jego słowa okażą się prawdziwe, kolejne zawody zapowiadają się bardzo ciekawie i interesująco. O bezpieczeństwie podczas przechodzenia przez jezdnię oraz poruszania się po chodniku i poboczu drogi uczyli się podopieczni Rady Wspólnoty Samorządowej na Białym Kamieniu. W warsztatach wzięli również udział funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Wałbrzychu. Akcja Bezpieczna Droga to cykliczny projekt prowadzony przez RWS Biały Kamień Konradów, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Komisariat Policji i Straż Miejską. Warsztaty odbywają się 4 razy w roku, przypominając najmłodszym o tym, jak należy się zachować w pobliżu ruchliwych ulic. Szczególne wzmożenie wypadku z udziałem młodzieży i dzieci obserwuje się właśnie w okresie szkolnym. Niedawno na ulicy Andersa doszło do potrącenia nastoletniego chłopca. Na szczęście chłopczykowi tylko stłuczono nogę przez auto. No i stąd jest ta akcja, żeby nasze dzieci, które uczęszczają do świetlicy, po prostu bezpiecznie można było je przeprowadzić przez jezdnię, przez chodnik, przez ulicę, w domu, na podwórku. Tu. Akcja Bezpieczna Droga ma również charakter plastyczny. Dzieci ze świetlicy środowiskowej na Białym Kamieniu zaprezentowały wyniki swoich prac artystycznych. Plakaty ukazują dużą wiedzę najmłodszych na temat bezpieczeństwa w ruchu pieszym oraz w jaki sposób powinno się przechodzić przez jezdnię. Na skrzyżowaniach, na pasach, na zielonym można iść, a na czerwonym trzeba stać. Pierw trzeba popatrzeć w lewo, w prawo, znów w lewo. I jak auto nie jedzie, to trzeba przejść. Idę na pas najpierw,
jest czerwone, zielone światło. Jak auto jedzie, to trzeba stać. Najpierw się patrzy, czy jest zielone światło, czy zielone, jakieś zielone. I przechodzi, trzeba w lewo, w prawo i potem jeszcze raz w lewo. Do Rady Wspólnoty Samorządowej zostali tym razem zaproszeni funkcjonariusze Komendy Policji, którzy za pomocą specjalnych plansz wyjaśnili dzieciom poprawne zachowanie w pobliżu dróg. Wiadomo, na drodze jeżdżą pojazdy, czasami kierowcy na to nie zwracają, że tam są pasy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie przed przejściem tutaj ten chłopczyk na tym obrazku trzeba się zatrzymać, trzeba zobaczyć w lewo, potem trzeba spojrzeć w prawo, czy jedzie pojazd, potem jeszcze raz w lewo. Jak się upewnicie, że nic nie jedzie, to wtedy możecie bezpiecznie sobie przejść przez pasy i zwracając na to uwagę podczas przejścia, też patrząc na lewo i na prawo, czy nie ma żadnego pojazdu, który jedzie z jednej lub z drugiej strony. Oprócz bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, policjanci wyjaśnili również, w jaki sposób zachować się podczas marszu poboczem drogi, a także jazdy na rowerze. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.